Do biegu gotowi start. Na 30. Haskolek Wrocław Maraton zapraszają Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji oraz Haskolek. Piotr Pietraszek, witam serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu Sport Game Plus. Ktoś kiedyś powiedział, że są kłamstwa, duże kłamstwa oraz statystyka. Ktoś następnie odpowiedział mu, że statystyka nie kłamie, a jedynie statystycy. Na szczęście w sporcie te statystyczne dane i zestawienia służą głównie odzwierciedlaniu, a nie kreowaniu rzeczywistości. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że dziś w naszym programie pojawi się troszeczkę liczb, a to ze względu na to, że impreza, o której mówić będziemy, już teraz na kilkanaście dni przed rozpoczęciem ze wszechmiar zapowiada się rekordowo. Czy będzie rzeczywiście rekordowa? O tym przekonamy się już 16 września, a mówić będziemy oczywiście o jubileuszowym 30. Haskolek Wrocław Maratonie. A rozmawiać będę na temat tej imprezy z moimi gośćmi. Witam serdecznie w studiu majora Dariusza Jurka, kierownika Mistrzostw Wojska Polskiego w maratonie. Witam serdecznie. Oraz Jacka Urbanowicza, trenera czwartej edycji programu biegowego i ty możesz zostać maratończykiem. Witam również. No to przypomnijmy na razie właśnie te suche, na razie statystyczne zestawienia. One rzeczywiście wyglądają imponująco jak na ten etap. Przekroczony na miesiąc przed startem maratonu ten limit założony przez organizatorów 4000 zgłoszeń. Już słyszę, że jakaś lista rezerwowa, na którą właściwie też nie można się dostać. Jak to jest, Jacku, jak wygląda ten stan na dzień 3 września 2012 roku? Dokładnie tak, przekroczyliśmy liczbę 4000 zgłoszeń do biegu głównego w maratonie. Przygotowaliśmy kilkaset miejsc rezerwowych, które jak się okazało bardzo szybko się również rozeszły i w tym momencie jest 4500 startujących osób i oprócz tego jeszcze dodatkowo lista rezerwowa kolejnych biegaczy i biegaczek, którzy mają nadzieję wystąpić w biegu maratońskim. Z tej listy rezerwowej można się dostać na tę listę główną pod warunkiem, że ktoś nie zapłaci, tak, nie uiści tej opłaty startowej, ktoś zrezygnuje. Jeszcze jakaś tam iskierka nadziei jest, tak? Iskierka nadziei jest, głównie jeżeli ktoś zrezygnuje z maratonu. Pojawiła się taka opcja, że jeżeli ktoś wie, że nie może wystartować, może zadzwonić do biura zawodów, zgłosić to i zwolnić tym w ten sposób miejsce dla kogoś innego. Panie majorze, to jak się już tutaj chwalimy tymi liczbami osobowymi, to proszę powiedzieć, ilu żołnierzy weźmie udział w rozgrywanych równolegle jednocześnie Mistrzostwach Polski też na trasie maratońskiej? No, na tą chwilę mamy 960, a nadmieniam, że rok temu, gdzie też organizowaliśmy, czyli Centrum Szkolenia Wojsk Inżynierii Chemicznych organizowało tutaj właśnie we współpracy z Haskolek maraton, było około 400. Także podwójna ilość chętnych żołnierzy, pracowników, rodzin uczestniczy w tych zawodach. I bardzo się z tego tytułu się cieszymy. Proszę zdradzić, panie majorze, zawsze mnie to interesowało, troszeczkę takiej wojskowej kuchni. Proszę się nie obawiać, nie będę pytać o tajemnice wojskowe związane chociażby z wyposażeniem. Jak to jest, bo czasem wyobraźnia tak podpowiada, że to duże zainteresowanie wojskowych związane jest z tym, że pan pułkownik, ewentualnie ktoś wyższy stopniem wydaje rozkaz i żołnierze gdzieś tam stawiają się pokornie jako, że tak powiem, ci, którzy uzależnieni są od rozkazów na maratońskiej trasie. Teraz mamy armię zawodową. Czy ci żołnierze rzeczywiście tak bardzo chętnie sami z siebie się do tego biegania garną, czy też w jakiś inny sposób, bardziej tajemniczy, to załatwiacie? Załatwiamy to naszymi fanatykami, czyli ludźmi, którzy do tej pory biegali, uczestniczyli w tych mistrzostwach, niekoniecznie w mistrzostwach Wojska Polskiego, ale biorą udział w pozostałych mistrzostwach, półmaratonach, maratonach. I to są ludzie, którzy biegają, zarażają swoją pasją, chęcią biegania pozostałych w wojsku, kolegów, rodziny, najbliższych. I tak rozwija się to lawinowo i mam nadzieję, że sport powszechny w wojsku będzie się rozwijał w takim tempie, jak w tej chwili to się dzieje akurat. Także przykład jest tutaj wrocławskiego maratonu, gdzie rok temu mieliśmy, tak jak powiedziałem,
300-400, teraz mamy dwa razy więcej, więc jeśli będzie tak szło wszystko, to niedługo będziemy 3-4-krotnie zwiększali. To. No tak, to już niedługo żołnierze tutaj będą stanowić 50% w ogóle całej populacji maratończyków we Wrocławiu. Cieszymy się generalnie z tej ogólnej liczby, którą tutaj przytoczyłem na początku. No i właśnie pytanie, czy my jesteśmy teraz świadkami kolejnego jakiegoś takiego skoku, jeżeli chodzi o popularność tej masowej sportowej rozrywki, czy też to już wielokrotnie poruszałem ten wątek, chciałbym, Jacku, twoje zdanie poznać. Czy też magia okrągłej liczby jubileuszu tak na ludzi działa, że no, popraw mnie, jeżeli jestem w błędzie, o 30% w porównaniu do poprzedniego roku ta populacja nam się podniosła? Dokładnie tak. W ubiegłym roku wystartowało około 3000 biegaczy. W tym roku jest to 4,5 tysiąca. Tendencja do biegania amatorskiego w różnego typu biegach, i krótszych, i dłuższych, jest nie tylko w Polsce, w całej Europie i na świecie. W naszym kraju widać to bardzo dobrze, choćby z tego względu, że do niedawna każda duża impreza masowa, jeżeli była liczna, to miała około 1000-2000 biegaczy. W tym momencie duże imprezy w Polsce potrafią mieć 4000, 5000, 6000 biegaczy. Jest to znacznie większa masa ludzi, dużo większe wrażenie to robi i dużo większą popularność zdobywa. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będzie się to w ten sposób rozwijało i będziemy coraz zdrowszym, coraz aktywniejszym narodem. Być może to się przełoży na lepsze sukcesy w sporcie zawodowym, ale i właśnie tym amatorskim. No, byłoby super, gdyby rzeczywiście to wszystko szło cały czas w tym kierunku. Jacek Urbanowicz reprezentuje nie tylko tutaj organizatorów wrocławskiego Haskolek Maratonu, no ale przede wszystkim, tak jak już wspomniałem na wstępie, jest trenerem projektu I Ty Możesz Zostać Maratończykiem. Czwarta edycja tego programu biegowego dobiega końca, nomen omen. I w związku z tym pytanie, czy jeżeli chodzi właśnie o liczebność twojej grupy, amatorów, którzy, przypominam, właśnie w tym programie przygotowują się do biegu maratońskiego, też był rekord? Tak, w tym roku nastąpił rekord. Zgłosiło się do programu ponad 500, blisko 600 osób. Z tej grupy w połowie nasi biegacze oscylowali w liczbie około 300 osób. W obecnej chwili osoby, które dostały nominację, to jest 230. Także niby dużo mniej niż spośród tej puli, która się zgłosiła, ale biorąc pod uwagę, że musimy, przygotowując się do maratonu, systematycznie trenować przez pół roku, co nie jest łatwe, to i tak uważamy to za sukces. Tym bardziej, że trzeba wziąć pod uwagę, iż są to debiutanci. Nie są to osoby, które już biegały kiedyś maraton, tylko właśnie tacy ludzie, którzy jeszcze go nie pokonali i mają ochotę to zrobić. My właśnie w tym pomagamy, przez pół roku trenujemy w programie I Ty Możesz Zostać Maratończykiem. Jestem ciekaw, nie wiem, czy pan major będzie w stanie mi tutaj tak określić, nawet w przybliżeniu, a jak wyglądają właśnie te proporcje pomiędzy amatorami, a już wyczynowcami, jeżeli chodzi właśnie o tych biegaczy z Wojska Polskiego. No bo tak się utarło i to nie bez powodu, zważywszy na to, że aktualnym rekordzistą Polski jest przedstawiciel, jakby nie było, klubu wojskowego, Henryk Szost z Grunwaldu Poznań. Nawet sobie wynotowałem starszy szeregowy w takim stopniu. Pan Henryk obecnie jest, może będzie awans, nie wiem, chociażby w nagrodę za 9. miejsce na Igrzyskach. Sporo jest wojskowych klubów, które słyną z wybitnych biegaczy. Przez wiele lat tutaj nasza Dolnośląska Leśniczanka dostarczała świetny długodystansowców. Czy w tym gronie też mamy sporą rzeszę właśnie takich już wyczynowców, którzy pojawiają się nie tylko na maratonach, ale też walczą chociażby w międzynarodowych imprezach wojskowych, bo takie są przecież też organizowane? Większość to są amatorzy, którzy po prostu w czasie pozasłużbowym starają się po prostu trenować, ćwiczyć i zaliczać, powiem, każdy maraton, który po prostu pojawi się, bo to im sprawia ogromną przyjemność. Jest oczywiście grupa w zespołach sportowych, gdzie są to już zawodowcy, profesjonaliści, nazwijmy to, którzy
osiągają takie wyniki, jak pan właśnie powiedział. Pozostali to są po prostu pasjonaci, którzy zarażają swoją pasją pozostałych, napędzają wszystkich do biegania. I to, co pan pytał mnie na początku, czy pułkownik, czy starszy szeregowy, to nie ma znaczenia, bo pułkownik nieraz przebiega za starszym szeregowym. Dziękuję mu bardzo za to, że po jakimś tam odcinku 10 czy 5 kilometrów ciągnął go za sobą, bo już chciał zrezygnować. To nie jest tak, że stopień biega. Zbiega człowiek. Stopień jest w jednostce, na trasie jest wysiłek, pot i łzy. Czyli stopień nie ma żadnego przełożenia na tutaj wynik sportowy. Dobrze, a jak to jest rzeczywiście, czy ci amatorzy zawodowej obecnie polskiej armii, czy oni mają czas na to, żeby rozwijać to swoje sportowe hobby? No bo akurat przygotowanie do maratonu przede wszystkim wymaga czasu, no bo żeby chociażby przebiec taką obowiązkową 20 bądź 30 przede wszystkim, 30 kilometrów, no to jednak trzeba przede wszystkim troszeczkę się do tego przygotować i już na sam bieg, no tak takim komfortowym tempem, jak to się zwykło mawiać, no to trzeba co najmniej 2,5 godziny przeznaczyć. No już nie mówię tutaj, mówię o takich amatorskich tutaj osiągnięciach. To są... Czy wojsko idzie na rękę na przykład takim zawodnikom? To zależy od zakresu obowiązków, jaki dany żołnierz posiada w swojej jednostce. Nieraz uda się wygospodarować, powiedzmy, tą godzinkę na trening, ale w rzeczywistości jest to czas prywatny, swoje prywatne pieniążki poświęcone, zabierane nieraz z życia prywatnego. Zamiast pójść na spotkanie, wybiera taki bieganie żołnierz. I to jest jego pasja i nikt mu w tym, powiedzmy, nie utrudnia. Pomagać. Myślę, że każdy dowódca, mając u siebie rzesze sportowców, żołnierzy, gdzie sprawność fizyczna w tej chwili jest na wysokim poziomie i kładzie się wielki nacisk na to, żeby żołnierze, sportowcy, amatorzy byli jak najbardziej sprawni. Wobec tego, jeśli mówię, znajdzie się jakaś tam pół godzinki, godzinka, na pewno to sportowiec, żołnierz wykorzysta dla swojej sprawności i przyjemności. Tacy najlepsi wśród wojskowych amatorów, oni mogą liczyć, nie wiem, na jakąś taką wypasioną, mówiąc językiem młodzieżowym, przepustkę w nagrodę, bądź też jakiś awans. Jak wygląda ten system motywacyjny, sportowy w armii? Ci, co biegają, nie liczą na to. Po prostu robią to dla siebie, a jeśli dowódca uzna, że zrobił dobry wynik, dobrze zaprezentował, a to samo przecież się rozumie, może liczyć na urlop, wyróżnienie w postaci dyplomu, może nagrody pieniężnej, jeśli jest w budżecie jednostki zagwarantowana przez dowódcę. Porozmawiajmy o tym, co będzie dziać się w niedzielę 16 września, nie tylko na trasie, ale i obok maratońskiej trasy we Wrocławiu. Może zacznijmy od samej właśnie trasy, bo w jubileuszowej 30. edycji Haskolek Wrocław Maratonu zawodnicy pobiegną na nowej trasie, można powiedzieć jubileuszowej. Czy, Jacku, twoim zdaniem ta trasa jest bardziej wymagająca, czy też w drugą stronę, łatwiejsza, bardziej sprzyjająca uczestnikom maratonu w tym roku? W tym roku trasa jest bardziej sprzyjająca poprawianiu wyników. Być może nie będzie aż tak dobra dla wszystkich z tego względu, że jest sporo odcinków długich i prostych. To nie zawsze jest przyjemne dla biegacza, gdy widzi przed sobą drogę, i której końca nie widać. Niemniej w tym roku będzie zdecydowanie mniej podbiegów, mniej wzniesień. W ubiegłych latach biegacze pokonywali Gondowiankę we Wrocławiu. W tym roku ominęliśmy ten element trasy i właściwie całość jest płaska z niewielkimi wzniesieniami typu most milenijny. Powinna być lepsza, powinna być trasa dobra właśnie dla tych osób, które chcą poprawić swój wynik. Być może padnie nowy rekord maratonu, na który jest też przewidziana specjalna nagroda. O tych wynikach profesjonalistów może będzie jeszcze okazja powiedzieć. Takie kolejne, no nie wiem czy nowum, w każdym razie będziemy mieć takie zorganizowane już ośrodki, w którym będzie między innymi królować taki już zorganizowany doping dla maratończyków. Będą także dodatkowe atrakcje dla kibiców i to nie tylko w tym takim przede wszystkim głównym punkcie, czyli na
na linii startu i mety usytuowanej przy Stadionie Olimpijskim. To może zacznijmy od Jacka, a za moment dowiemy się co wojsko, bo wojsko wiem, że tutaj też się mocno zaangażowało w to. To jakby zacząć od startu. Tuż po starcie głównego biegu o godzinie 9 rozpocznie się bieg na milę olimpijską. Natur Cups, mila olimpijska, już po raz kolejny towarzyszący bieg rodzinny przy maratonie, gdzie może każdy startować, niezależnie czy będzie maszerował, czy biegł. Wszyscy dostają tą samą nagrodę, to znaczy najważniejsze to będzie ukończenie dystansu i również do wygrania będą nagrody w losowaniu. Nie liczy się zwycięzca, ważna jest idea, żeby pokonać cały bieg. Ruszając dalej, około 5-6 kilometra będzie Centrum Przyjaciół Maratonu, gdzie właśnie również wojsko swój udział zapowiedziało i bardzo tam intensywnie działa. Będzie to punkt, gdzie można się będzie nie tylko cieszyć i kibicować biegaczom na trasie, ale również szereg innych atrakcji, głównie dla dzieci, być może zachęcających w przyszłości do wystartowania w maratonie. No to panie majorze, oddaję teraz panu głos i co tam ciekawego nasza armia przygotowała? Dużo ciekawych rzeczy w tym roku i bardzo mocno tutaj muszę zaznaczyć, że nasze centrum Wojsk Inżynierii Chemicznych działa na tym polu i właśnie powstanie takie Centrum Przyjaciół Maratonu. To będzie na parkingu koło Centrum Handlowego Marino. Tam będzie właśnie taki. I tam będzie organizacja czysto typowo, nazwijmy, wojskowa, sprawna i tak jak wszystkich przyzwyczajamy do takiego działania. I tam właśnie centrum, tak jak już wspomniałem, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Żandarmeria oraz 10 Pułk z Leśnicy będą wystawiać swój sprzęt. Będzie sprzęt, który w tej chwili jednostki saperskie i nie tylko używamy. A oprócz tego całość będzie uświetniać nasza reprezentacja, orkiestra reprezentacyjna Wojsk Lądowych, gdzie będzie miała swój taki mini koncert, gdzie serdecznie zapraszam wszystkich. Nie tylko będą standardy wojskowe, ale myślę, że i coś nas zaskoczą moi koledzy. Muzyka to jest to, co maratończycy lubią szczególnie i rzeczywiście to jest chyba też to, co wyróżnia z wielu biegów te maratony, które mają już uznaną markę i rzeczywiście no, na tych chyba najbardziej takich znanych europejskich i światowych imprezach no, często spotykamy takie obrazki, gdzie niekoniecznie nawet zorganizowane przez zatrudnione może przez organizatorów grupy, ale takie właśnie spontaniczne reakcje, które też dodają takiej bardzo fajnej otoczki temu biegowi. Liczymy, że w wielu miejscach na trasie maratonu spontanicznie kto tylko co potrafi będzie mógł kibicować biegaczom. Czy to zagra na instrumencie, czy wymyśli jakiś nietypowy doping. Można również się zgłaszać do biura maratonu z grupą, która będzie oficjalnie kibicować biegaczom. Tutaj będzie również konkurs z tym związany. Biegacze będą głosować, który punkt, które miejsce kibiców najbardziej im się podobało. A dla osób, które właśnie to zorganizowały, są przewidziane nagrody. No i tutaj możemy wspomnieć o jeszcze jednej, a właściwie dwóch takich zacnych ideach. Przede wszystkim sztafeta olimpijska nadziei. Nie wiem, czy akurat już mówiliśmy o tym. Czy można jeszcze się do niej zgłosić? Jak to wygląda? Można cały czas się zgłaszać. I przypomnijmy, bo cel jest rzeczywiście szlachetny. Cel jest szczytny. Pieniądze są zbierane na cel charytatywny. Kto może, wpłaca się, nie pamiętam tylko czy dowolną kwotę, ale pewien datek na właśnie ten bieg i można się przebiec często w towarzystwie VIP-ów, znanych osób, aktorów, polityków. I dodajmy, że nie jest to dystans maratoński, tylko to jest chyba jednokilometrowy odcinek, tak? Bieg sztafetowy. To jest jeszcze kwestia taka do dogadania.
gdzie ktoś może przebiec 100 metrów, ale jak ktoś potrzebuje, może połowę dystansu jak najbardziej też pokonać z tą sztafetą maratońską, a nawet i cały. To, co dodaje kolorytu także biegom maratońskim, no to te sympatyczne postaci. Zawsze zastanawiałem się, ile trzeba mieć w sobie fantazji i zapału, żeby nie tylko przebiec dystans maratoński, co już jest wielkim wyczynem, ale do tego uczynić to nie w takim klasycznym stroju biegacza, czyli spodenki, wygodne buty, ale właśnie w takich fantazyjnych przebraniach. Kogoś nie widzieliśmy już na trasach. Ja zapamiętałem z ubiegłorocznego maratonu chyba bodajże więźniów, którzy biegli w strojach takich właśnie typowo więziennych. Jakaś kula u nogi, oczywiście nie była to kula metalowa, jakiś styropian, natomiast no, nie jest to strój komfortowy, jeżeli ktoś chce pokonać taki dystans. Skąd biorą się tacy ludzie i czy oni się pojawią w tym roku na trasie? Bo to jest naprawdę kapitalny obrazek. Również mamy nadzieję, że takie osoby się pojawią. W zeszłym roku, czy dwa lata temu, pojawiały się osoby na przykład w pełnym garniturze z walizką. Niby ktoś na stanowisku, a jednak buty sportowe założone i również biegamy. Byli zupełnie też inaczej przebrani. Był Superman, był Batman. Także liczymy, iż w tym roku będą inne postacie i pobiegną cały dystans. Na przykład jest żołnierz w pełnym uniformie. Znajdzie się taki twardziel w armii, panie majorze? Bo to, widziałem to na zdjęciach, ale dowiedziałem się krótko przed programem, ku mojemu rozczarowaniu, że to jednak kibice byli, a nie maratończycy. No właśnie, chyba nie. W maratonie jednak to jest ogromny wysiłek i ktoś, kto biega maratony, nie odważyłby się akurat tutaj, mówię, w tym maratonie wrocławskim, wystąpić w pełnym umundurowaniu polowym, z bronią, z hełmem, z oporządzeniem. Myślę, że to tutaj nie miejsce, nie czas, a jeśli ktoś chce się bawić, tak jak tutaj kolega powiedział, bardzo chętnie, miło zawsze wspominamy i widzimy tych wszystkich naszych uroczych przebierańców, którzy dodają kolorytu temu właśnie maratonowi i uśmiech na twarzy dla wszystkich, którzy po ciężkim wysiłku dobiegają, kładą się, zresztą widzimy, jak to się odbywa na końcu maratonu. Ja się przyłączam do tego apelu i mówię to w tym momencie nie tylko jako dziennikarz, ale także maratończyk, amator. Apeluję do wszystkich wrocławskich kibiców, nie tylko wrocławskich, generalnie dolnoślązaków, którzy 16 września będą we Wrocławiu, abyście Państwo pojawili się na trasie i to nie tylko w tym najbardziej newralgicznym momencie, czyli na linii startu, mety przy Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, ale właśnie w tych miejscach, gdzie najtrudniej łapać oddech, gdzie nogi, często ręce, kark odmawiają posłuszeństwa, czyli gdzieś tak po 20-30 kilometrze. Proszę mi wierzyć, że taki okrzyk zagrzewający potrafi rzeczywiście takiego maratończyka postawić na nogi, dodać takiego pozytywnego kopa i naprawdę pomóc w tych kryzysowych chwilach. Dlatego apelujemy do wszystkich wrocławian o fantastyczny doping, o pomoc na trasie i o cierpliwość dla wrocławskich kierowców podczas tego jedynego dnia w roku, kiedy te ulice będą zdominowane przez biegaczy. Bardzo dziękuję za wizytę, za rozmowę. Major Dariusz Jurek, kierownik Mistrzostw Wojska Polskiego w maratonie, Jacek Urbanowicz, trener czwartej edycji programu i ty możesz zostać maratończykiem. Wrocławski Maraton 16 września. My spotykamy się w poniedziałek o godzinie 17. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do biegu gotowi start. Na 30. Haskolek Wrocław Maraton zapraszają Wrocławskie Centrum Sportu, Hibiki i Rekreacji oraz Haskolek.